Witajcie, moi drodzy. Skończyliśmy tutaj w tym miejscu, ale jeszcze poszedłem do warsztatu sobie trochę bronię przerobić. Pokażę wam efekty. Zrobiłem sobie taką broń. 19 ataku. W porównaniu do tego, co miałem, gdzie to jest? 10 było, nie? I tu jeszcze mogę klejnociki wsadzać i tak dalej. Dużo lepsza broń, naprawdę. No więc opłacało się trochę pokraftować. Z pół godziny mi to zajęło, żeby to pokombinować, jakoś fajnie ułożyć, więc... No, za bardzo taki odcinek by nie wyszedł ciekawy. Więc, no... Na gotowe wszystko tutaj jest już zrobione. To lecimy dalej, nie? W sumie nie wiem, gdzie mam iść. Ale sprawdźmy to. Tutaj raczej cofać się nie będę. Chociaż... Aha, tutaj muszę iść. Okej. Dobra. No, ciekawe, co tu jest. Undeady. Dobra, to... Od razu sobie przerobię klejnocik na undeady. W zależności co atakuje, to muszę ustawiać, nie? Teraz mam na human, no to nie za bardzo. A mam taki fajny klejnocik na undeady właśnie. O, i spoko damage. Chociaż w sumie sztylecik by był lepszy, tak mi się coś wydaje. Ale tak. Nieważne już. Siedemnaście, mało coś. Nie wyszło combo jak chciałem. Dobra. Trzeba risk zbić i się trochę podleczyć. O, znowu jakieś podziemia. Dzisiaj tak oficjalnie w koszuli jestem, jakoś tak pomyślałem, że założę sobie. A beast. Okej. Tyle się nacieszyliśmy świeżym powietrzem na zewnątrz, znowu jakieś podziemia. Ale jest klimacik, wolę właśnie takie mroczne klimaty. Jest jakiś ciekawy klejnot na bisty. O, tak nie za bardzo chyba. Mam pomysł. Bo w tarczy mam wszystko plus 3. Klejnot, to myślę, że to mogę wywalić. I włożę do broni.
W ogóle niedługo stream będzie. Jak to teraz nagrywam, no to od razu po nagraniu włączę streama. Dzisiaj jeszcze meczek muszę obejrzeć polski z Danią. Też w sumie będzie na streamie, ale nie będę puszczał niestety meczu, tylko komentatora będziecie mogli posłuchać. Jeśli ktoś będzie oczywiście. Jeszcze jeden. Zapiszę sobie na drugim slocie. Dobra, gdzie tu teraz iść pierw? Pójdę w prawo. Dobrze wybrałem, bo tu skrzyneczka sama. No i mamy jakieś takie humany. Jakieś takie dziwne stworki. Poszedł na kombo. Szybko. Fajna jest ta broń teraz, bo mimo że mam 21 risk. O, co to jest? To i tak mam 100% celności. To jest ten boost taki craftingu. Ile on ma HP? Mogę to jakoś odblokować? Chyba mam jakiś czar na to, nie? A, jeszcze eliksiry muszę użyć. Unlock, dobra. Ciekawa magia. Uhu. Nieźle. To sobie w sumie ten rozbroję. Ale tak to kurde elegancko. To jest niepotrzebne. Rękawiczki jakieś były? Nie. Też nie. A, tarcza i chyba pancerz był. 9-13. O, mam lepsze teraz. A, i buty. 7-7. No, elegancko. Dobra, i tarcza. Dużo mocniejsza też. O, już w końcu mam jakąś żelazną. A nie z drewna. A, już żyjemy tych eliksirków jeszcze. Plus jeden. Okay.
Ładnie. KP. Trochę miałem tych eliksirów z bossów. Plus jeden tylko. Coś jeszcze mam? Czary to na razie nie muszę używać. Dobra, lecimy dalej. Teraz chyba w lewo pójdę. Znaczy tutaj w tym... teraz to prosto. Zobaczymy. Za szybko. Zobaczymy, czy dobrze idę, żebym od razu na bossa może nie trafił, czy coś w tym stylu. Chyba za daleko poszedłem. Szybko padł, bo krytyk wszedł. Rękawiczki, nieźle. Tego to się nie spodziewałem. Skuszą. Dobra, zapiszemy tutaj. Jak boss wyskoczy, to wczytam. Bo chcę jeszcze tam zwiedzić jedno miejsce. Tam na wprost, jak się szło. Sprawdźmy te rękawiczki. Sześć, sześć. Pięć, sześć. Lepsze. Ale agility zabiera. Nie wiem, co właśnie robi te agility w tej grze. No, zwinność, ale co to robi, no to ja nie wiem. Chyba celność może, nie wiem. No, chyba za daleko poszedłem. Tu są wszystkie te zamknięte chyba drzwi. Nie, te tutaj są otwarte. Ale cofnę się, żeby pójść. Tam, gdzie miałem wcześniej pójść. Tutaj. Tu coś może być ciekawego. No i nie wiadomo, gdzie mam iść teraz. Tu też otwarte jakieś drzwi. Lecą bronie normalnie. Tego nie potrzebuję.
Chociaż i tak. Sprawdźmy ten hełm. Chyba gorszy, 4-4, o Jezu, beznadzieja. Ale może coś skraftuję z tego później. Ciekawe co tu jest. Tam było przejście, tu jest przejście. Bosik. To lecimy z nim. Klejnocik na dragon i lecimy. Nie mam klejnotu na dragon? Jest, dobra. Osłabiamy go od razu. Zero nadal. Muszę się wzmocnić. Osiemnaście, no dobra, ale 27 tylko celności. Jeszcze jeden mam czarne wzmocnienie, agility. Chyba. Nie no, nie mam. No, nie mam. Sprawdźmy jakiś czar, który mam do nauczenia. Explosion. Eureka, co to jest Eureka? Aha. No dobra. Trochę się pomęczymy z nim, bo jest mała celność bardzo. Bardzo mała celność. Ale jest słaby ogólnie, małe obrażenia zadaje. Dobra. Podwyższamy sobie manę. Nie mam jak podwyższyć manę. Nie, mam. Dobra. I używamy explosion. To jest taki jakby obszarowy czar. Muszę dobrze wymierzyć. Tylko na głowę. Słabo sięga. O, tutaj na nogę i... Ale dobra, nic nie zadaje. Muszę go tak wymęczyć. Trochę zajmie mi to czasu na pewno.
Mogę też odbijać przecież te, no. Risk trzeba zbić. Szybko. Ciężko jest. Dziwne, że trafiam. Za szybko. Risk znowu trzeba zbić. Mówiłem, że będziemy czarnia trochę. Za małe obrażenia zadaję. Mimo, że mam na dragon i... On jest osłabiony, nie? Dziwne bardzo. Użyjemy czaru. No, i ładnie. W sumie zapomniałem, że mogę tak robić. Zapisywać i wczytywać. Kurwa, zapisałem. No nie. Nie ten guzik. Dobra, już niech będzie ten int. Pazerność nie popłaca. Serio. Lecimy dalej, chyba w tą stronę, nie? Nie wiem, w którą stronę mam iść teraz, tak naprawdę. Bo tutaj jest zejście, tam było zejście. No sprawdzimy wszystkie po prostu. Ja mam na dragon ustawione. Iron. Dobry armor. Nie to. 30 klatek w grze to czasami przeszkadza, bo to stara gra. Degenerate mi robi. Tutaj. Nie no, tak to nie mogę go rozwalić. Muszę się ulepszyć. Jak mnie osłabił. Thank you.
tak nie zadaję mu zbyt dużych obrażeń. Leczy się. To już trudniejszy od bossa chyba jest. No, niezły, niezły jest. Zwykły mobek, nie? Dobra, po nim. Trochę się namęczyłem. Muszę uleczyć tego sobie. Truciznę. Poczekam, aż risk zbija. No i gdzie tu iść? Dobra, idziemy tędy pierw. Później jak coś, to się cofniemy. A czy to nie jest przypadek? Nie, to nie jest to miejsce, gdzie byłem wcześniej. To jest to miejsce, gdzie byłem wcześniej. Czyli takie kółeczko w sumie zrobiłem. No, jak zwykle. Teraz znowu muszę wybrać odpowiednie drzwi, którymi przejdę. Z tego co pamiętam, kiedyś dawno temu, tu się wychodzi na zewnątrz. Dobra. Pułapka. Sprawdźmy te drzwi. Na czas? Okej. Nie będę z nimi walczył, nie ma czasu na to. Okej. Następny korytarze, takie niewiadome.
Paraliż mam? Co to robi? Nie mogę nic zrobić. Mam coś przeciw paraliżowi? Jest. No nie, no. Cwaniak. Dobra, po nim. Gdzie tu teraz iść? Dobra, co? Myślę, że zakończymy ten odcinek teraz. Nie będę się teraz bawił jeszcze. Ten labirynt. To do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.